Ojciec Rydzyk dostał miecz. Od razu ochrzczono go mieczem Rydzyka. Miecz Rydzyka wręczył były wicepremier, a nadal minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, podarował Tadeuszowi Rydzykowi miecz. Niestety wyszło tak jak zawsze. We wszystkim, co się Sasin dotykał, zawsze coś wyszło źle. Od wyborów kopertowych zaczynając, miecz okazał się niemiecki. Był reklamowany jako miecz piastowski, który był pewnie w zamyśle pana premiera byłego Sasina używany przez woja Mieszka I, a tymczasem okazało się, że miecz jest niemiecki.